Gdybym nie była tym, kim jestem, byłabym? Niedawno nawet się nad tym zastanawiałam. Albo kwiaciarką, albo pracowałabym w zoo <z behaving> ze zwierzętami. Nie wiem, chciałabym pracować gdzieś, gdzie jest, yy, ym, gdzie mam taką bliskość natury i bliskość zwierząt. To jest to, <z pacing> myślę. Filmowa scena, którą chciałabym przeżyć? O matko... O, wie, wiem, wiem, co chciałabym przeżyć przed kamerą. Chciałabym mieć jakąś scenę tańca, żeby wyrzucić z siebie całą energię poprzez ciało. To jest to, tak, to jest to, co chciałabym przeżyć. Zawsze mnie rozśmiesza? Lubię bardzo ludzi z dystansem do siebie i to jest coś, co mnie tak rozśmiesza, ale tak pozytywnie. No, podoba mi się, jak ktoś też w sposób inteligentny potrafi, potrafi rozbawić i często wychodzi to z dystansu. Cecha, którą najbardziej w sobie cenię? Jest to cecha, którą u siebie cenię, ale też której nie lubię. Jestem dosyć racjonalna i tak praktycznie podchodzę do rzeczywistości i wydaje mi się, że dosyć twardo stąpam po ziemi. Cecha, której nie cierpię u innych? Mam problem z ludźmi, którzy udają coś na co dzień i bardzo tego nie lubię. szanuję naprawdę ludzi, którzy potrafią przyznać się do błędu, nie są idealni, nie są zawsze uśmiechnięci i... To jest dla mnie taka bardzo ważna cecha i to bardzo doceniam. Czasem w życiu coś się nie udaje i nie trzeba udawać, że jest inaczej. Talent, który chciałabym mieć? Hmm. Talent, cecha. Chyba bardziej chciałabym mieć w sobie więcej spokoju i chciałabym być bardziej cierpliwa, bo mnie nosi. <gryw> po prostu mnie nosi i rozrywają mnie emocje, a chciałabym czasem mieć w sobie więcej spokoju. Nie wszyscy wiedzą, że umiem. Kiedyś naprawdę dużo, dużo czasu poświęcałam na różne takie um, rękodzielnicze rzeczy. Najgorsza prawda czy najpiękniejsze kłamstwo? Najgorsza prawda, wydaje mi się. Aczkolwiek czasem są sytuacje, w których też milczenie i czas też robi swoje. Siła pięści czy siła argumentów? <głosy> <głosy> Chyba siła argumentów, myślę. Aczkolwiek też, jeżeli mówimy o emocjach, to tutaj ciało mi odgrywa dużą rolę. Ale myślę, że siła argumentów. Co powinno być wyryte na moim nagrobku? Strasznie chciałabym, żeby pojawiło się zdjęcie. Uśmiechnięte zdjęcie, strasznie mi się to zawsze podoba. Słowa nie są tak ważne, bardzo podoba mi się Właśnie moment, w którym możemy zobaczyć tę osobę i nie w smutku, tylko naprawdę bardzo chciałabym, żeby to było uśmiechnięte zdjęcie. Dzień dobry, nazywam się Alicja Juszkiewicz i bardzo serdecznie zapraszam na nowy serial Nielegalni w Kanal+, Plus, premiera jesienią. Zapraszam.